Tata robił piękne zdjęcia portretowe i sytuacyjne. Zaczynał od zdjęć czarno-białych, natomiast wymyślił swoją własną technikę zdjęć kolorowych. Przede wszystkim fotografował mamę, która była bardzo dobrym obiektem, i jej siostrę Zosię. Dwie kobiety naprawdę miały cierpliwość anielską do mojego taty. Może najpiękniejsze zdjęcie mojej mamy, które ja bardzo lubię. Mama z rowerem, w sukience, uśmiechnięta. Pokazuję następne zdjęcie. To jest cały czas moja mama. A tu jest już moja ciocia czarno-biała, ale zaraz pokażę, co tato z czarno-białej cioci potrafił wyczarować. Ja mam niezwykły sentyment, bo doskonale pamiętam, jak tata siedział i kolorował zdjęcia. Zrobił sobie taką siateczkę, którą oprawił, ramkę, w ramkę siatkę wsadził. Tu były kredki. No, wcześniej miał jeszcze kredki niemieckie, inne, do których ja w ogóle nawet nie mogłam na nie patrzeć ani dotykać. Strugał kredkę żyletką, drobniutko, na papierek. Potem brał watkę albo pędzelek i tą watką i pędzelkiem malował kolorowe portrety z czarno-białych zdjęć. No i teraz proszę spojrzeć. Pamiętam ten mamy szlafrok atłasowy, który był taki szaro-bury we wzorki, więc każdy wzorek jest pomalowany kolorkiem. No to niezwykle pracochłonna też była czynność. To przełom lat 50. 60. Więc proszę sobie wyobrazić, że te zdjęcia i ten kolor jest lepszy niż aparat filmy Orwo. To jest cały czas moja mama, która naprawdę była świetną modelką. Tu bluzeczka w paseczki. Wymyślał sobie tata kolory sam. Kwiatki. Uwielbiał też robić zdjęcia kwiatów. Tutaj mamy tulipany, a tu przy następnym to jest najstarsze zdjęcie narcyza. Kolor ust dobierał do koloru paznokci. No, ale w najzabawniejszych sytuacjach znajdowała się moja ciocia, która generalnie nie malowała się. Ubierała się raczej taki typ sportowy. Do nas jak przychodziła, tata przebierał moją ciocię, odwracał ubrania na drugą stronę na przykład, albo nakładał tym naprzód, żeby dekolt był z odpowiedniej strony. Różne koraliki, różne właśnie kwiaty, by to ożywić. Poświęcała ciocia jeden dzień, w niedzielę przychodziła, całą niedzielę się przebierała, a potem tato to sobie zmieniał, jak mu się podobało. Zdjęcia są bardzo kolorowe, radosne, romantyczne, niezwykłe, artystyczne, teatralne, może filmowe, może był zainspirowany też filmem. No tutaj ciocia, w życiu cioci nie widziałam w kolorach żółtych. Natomiast tutaj wygląda pięknie. Tutaj ciocia zamyślona. Też jest bardzo piękne zdjęcie. Mama dostała dyplom, też kolorowany, za to, że mnie urodziła. Tato napisał takie podziękowanie, że cierpiała 270 dni. I ma serduszko od taty i bocian, który przyniósł mnie rodzicom. Też kręcił tata filmy i ten z bocianem to po prostu był film i koniec filmu. Miał różne pomysły.